Cykl programów dotyczy komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w województwie podlaskim. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego województwo podlaskie staje się atrakcyjnym miejscem do inwestycji, podejmowania pracy, rozwijania wiedzy i innowacyjności. Reprezentacja interesów trzeciego sektora, budowanie pozytywnego wizerunku, integracja środowiska NGO oraz wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych to cele Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, powołanej w ramach projektu Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Federacja powstała w ramach projektu Podlaska Sieć Pozarządowa. To jest projekt w ramach działania 542. I tutaj te pieniądze związane z inwestycją w kapitał ludzki tak naprawdę rzeczywiście były inwestycją w ludzi. Udało nam się w ramach projektu powołać do życia Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. To takie jedno ważne wydarzenie na terenie miasta. Natomiast w ramach projektu sieciowaliśmy też organizacje pozarządowe w województwie. I rezultatem tego działania o zasięgu wojewódzkim jest Podlaska Sieć Pozarządowa, która skupia organizacje ze wszystkich powiatów w województwie podlaskim. Założeniem projektu było wzmocnienie, integracja trzeciego sektora. I tak naprawdę moment, w którym trzeci sektor łączy siły, w sposób naturalny prowadzi do powstania federacji. My żeśmy przygotowując diagnozę do projektu, przebadali także sytuację w Polsce i okazało się, że tam, gdzie jest silne ciało, takie właśnie federacyjne, zrzeszające organizacje pozarządowe, to ta współpraca z samorządem jest efektywniejsza, skuteczniejsza. W związku z tym rzeczywiście już na etapie pisania projektu założyliśmy powstanie federacji. Natomiast federacji o charakterze otwartym, nieformalnym, zrzeszającym wówczas nam się wydawało maksymalnie 30 organizacji pozarządowych. To, co się zadziało w trakcie działania projektu, przerosło nasze oczekiwania. Zamiast 30 założonych 2 lata temu, mamy w tej chwili prawie 60. Co więcej, federacja mogła być dalej ciałem nieformalnym. Podjęła decyzję, organizacje skupione w federacji podjęły decyzję o zalegalizowaniu działalności, o nabyciu osobowości prawnej, o założeniu związku stowarzyszeń. Także to są takie rezultaty, które przewyższają nasze założenia sprzed 2 lat. Nikt z nas nie może tyle sam, ile możemy wszyscy razem. To hasło federacji. Federacja formalnie działa od połowy roku, natomiast zorganizowaliśmy się już 2 lata temu i te 2 lata jest bardzo bogate i obfite w szereg różnorodnych działań. Konsultujemy praktycznie wszystkie dokumenty, które powstają w województwie podlaskim, które są ważne i istotne dla organizacji pozarządowych. Współorganizowaliśmy targi ekonomii społecznej. Uczestniczymy we wszystkich większych wydarzeniach, które mają znaczenie dla organizacji pozarządowych. W ten sposób chcemy pokazać, że organizacje pozarządowe to silny głos, tak? To silny partner, to może być partner dla jednostek samorządu terytorialnego. Demokratyczne społeczeństwo opiera się na współistnieniu trzeciego sektora oraz sektora publicznego. Wzajemnych relacji i sposobów współpracy warto się stale uczyć. Beneficjentem projektu od samego początku byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, ale także jednostek samorządu terytorialnego. Chodziło tak naprawdę o zwiększenie jakości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. Co za tym idzie, szereg działań w projekcie związany był nie tylko z integracją trzeciego sektora, ze wzmocnieniem potencjału trzeciego sektora, ale także ze zwiększeniem jakości współpracy z samorządem. Były też szkolenia w związku z tym dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, dla przedstawicieli ciał konsultacyjno-doradczych przy samorządzie, przy jednostkach samorządu terytorialnego. Odbywały się również kawiarenki obywatelskie. Zakładamy, że to świetny moment na to, żeby przy kawie, przy ciastku porozmawiać o tematach ważnych dla społeczności lokalnej, że to stwarza inną płaszczyznę do rozmowy, na trochę mniej formalnym gruncie, natomiast sprzyja zawiązywaniu takich nieformalnych więzi. Jest świetnym przykładem takiej współpracy niefinansowej z samorządem. W ramach projektu odbyła się też konferencja etyczna.
konferencja etyczna, która promowała standardy działania organizacji pozarządowych. Ciekawą formą nauki są wizyty studyjne. W ramach projektu kilkunastu uczestników uczestniczyło w dwóch wizytach studyjnych. Federacja może pochwalić się nagrodą w konkursie organizowanym przez Wojewodę Podlaskiego. Federacja otrzymała nagrodę w konkursie Społeczna Inicjatywa Roku, ogłaszany przez Wojewodę Macieja Żywno. Już to była bodajże czwarta edycja tego konkursu. Nagrodę przyznano za działania w roku 2012. Federacja, razem podjęliśmy decyzję właśnie w zarządzie o złożeniu właśnie wniosku. Poparły nas dwie organizacje członkowskie, wydając właśnie opinię. No i z tego co wiemy, otrzymaliśmy największą liczbę właśnie głosów w głosowaniu tajnym. Wspólny głos trzeciego sektora szansą na rozwój społeczności lokalnej. To misja, którą kierują się organizacje pozarządowe skupione w federacji. Programy Zainwestuj w Człowieka oglądaj w TV Białystok, lokalnych telewizjach kablowych oraz w internecie. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.